No dobra, 400 przy wyjściu. Udało się jako. O kurde, jak poleciał. Weźmiemy sobie mój najszybszy samochód i spróbujmy tutaj jak najdalej skoczyć. Najszybszym moim samochodem jest teraz Jesko. Nie wiem, czy wyrobię się na zakręcie. Teraz spróbujemy jak najdalej, no. Ten samochód jedzie 490 km na godzinę. 500 jeszcze nie udało mi się wykręcić. Jest za dużo tych samochodów tutaj i tu jest ten strasznie ostry zakręt. I nie będziemy mogli mieć tutaj jakiejś ogromnej prędkości, coś tak czuję. Ale tu jest fotoradar przy okazji. O! On jest na twardo bardzo ustawiony ten samochód, więc nie ma się co dziwić, że on rozwalił się na czymś takim. Tu mamy radar. O kurczę, tu będą chyba najwyższe prędkości robione na tym radarze, bo on jest w miejscu, gdzie jedzie się trochę z górki. Redukcja na 8. I zaraz będzie ten radar chyba. Ależ podskakuje mi ta fura! I pyk! 484. Szybciej nie dałem rady. Muszę sobie to zawieszenie trochę wyżej dać, bo samochód mi strasznie podskakuje. I teraz będziemy musieli tak jakoś tutaj wykręcić, żeby zrobić tą hopę, no nie? Dobra, 400 km na godzinę to trochę. Trochę. No dobra, 400 przy wyjściu. Udało się jako. O kurde, jak poleciał. Jest, weszło, weszło, ale tu można lepiej. Tu można lepiej, bo trochę siatkę zahaczyłem. To będzie moja chyba maszyna do robienia tych wszystkich skoków. Jest! Było 70 na wyjściu. Ej, sfejluje mi, bo za bardzo na zderzak tylny wyląduje. No, sfejlowało. Trzeba inaczej. Patrzcie, jak on w ogóle leciał. O Boże. To się teren w ogóle nie doczytuje. Jesteśmy tak wysoko. Zobacz na to. Jaki długi lot, no nie? Cofamy, cofamy, cofamy. Jak to wycyrklować tutaj? Teraz była mniejsza prędkość. Chyba trzeba bardziej na lewą stronę celować, bo tam jest trochę niżej chyba. 81. Prawie, coraz bliżej jesteśmy. No. Co to za lot? Nie będzie, za blisko. 800. Oj, docisk chyba nic nie dał, panowie. Chociaż może wyląduje to. 81! Ale wylądował jakoś. Do tysiaka brakuje naprawdę niewiele. To jest kwestia tego, żeby samochód wylądował trochę bardziej przodem niż tyłem. I już będzie 1000. Mam inne auto, które też zapiernicza. To jest elektryk. O. Kurde, mam wrażenie, że teraz doleci. Znowu za bardzo na na dupę ląduje, nie? Kurde, jak się odbił dziwnie, nie? Chociaż prędkość była niska, to już ten przód do... O, ty, zobacz! Prawie się udało. Dobra, to teraz większy rozpęd i chyba będzie dobrze. Magicznej herbatki z Lidla. Tak się składa, że akurat dzisiaj mam herbatkę z Lidla. Zaparzono nawet. Myślicie, że to jest problem ze mną, że nie możemy tyle skoczyć? Dobra, jest herbatka. Muszę szybko jechać, żeby nie przestała działać. Bardziej tutaj ci chodzi, nie? O, dobra, teraz super wyskoczył. Wcześniej mi tak rotował, że się wywracał na bok. O, jest! Jest! Ej, mówiłem, że herbatka pomoże! O Boże, ty! 1000 metrów skoczone! Gościu! 1000 metrów! Ej, herbatka pomogła!
Ej, ale się żeśmy namęczyli, no nie? Serduszko dla herbatki. Jesus, gościu. Serio? 1002 metry. Tu można jeszcze więcej skoczyć. Ja myślę, że można nawet i koło 1050 skoczyć. Ale kurde, 1000 to jest to, co chciałem osiągnąć. Jestem zadowolony. Musicie się w to pobawić. Fajna zabawa jest. Ten samochód jest legendarnie szybki. Dobra, musimy jeszcze jedno skoczyć, bo obiecałem wam, że pójdziemy sobie na lotnisko. A na lotnisku, zobaczcie, jaką mamy długą prostą, tu widzicie? Tu i tu na końcu mamy hopkę, gdzie skoczyłem 259 metrów. Nie wiem, czy uda mi się pobić mój wynik. Jak myślicie? Dobra, chodźmy sobie tu na lotnisko i zobaczymy teraz. Robię łyk herbaty od razu. O Boże, ale zabawa, ty. Dobra, nawracamy. Patrzcie, jak wysoko teraz siedzi. To zawieszenie chyba też trochę pomogło, co? Odrobiny. Wow, co to było? O kurde. Zrobimy jakiś rozpęd po byku. Tak, żeby już na pasie lotniska mieć około 200 km na godzinę, co? Da się tak? Oj, chyba ciężko będzie to osiągnąć, bo tu jest bardzo ślisko do tego samochodu. On ma sliki opony, to takie, wiecie, takie gładkie, no nie? Siema, Oski! Przed chwilą... Nie zbieranie tablic. Przed chwilą skoczyłem 1000 metrów. Zobaczmy. O kurde, ty. Ja pierniczę. Shit. 1060. What? Tu jeszcze dalej niż tam. Patrzcie, jak daleko jestem od tego lotniska teraz. Gościu, co jest? Herbatka, nie? Ej, typie, co to było? Tu można chyba skoczyć z 1100. Chyba że 1100 można skoczyć. Teraz na wprost, tylko muszę to dobrze wycyrklować. A jakoś tak. Mało gazu teraz, żeby tylko do tych 200. Idzie. Żeby to 490 było. 485, żeby było. Chyba tyle samo, nie? Może pobiję swój rekord. Nie, to się teren nie doczytuje, zobaczcie. No nie na dach. Okej. Pobiłem swój rekord. Ej, da się tą stówę jeszcze wycisnąć. 1100 myślę, że da radę. Kurde. Ej, bardzo szybki jest ten samochód. Ważne jest to, żeby z tego lasu się rozpędzać. Żeby już, jak wjeżdżasz na ten pas, żeby mieć tak koło 200, coś takiego, no nie? Kurwa, gościu. A jakbyśmy dali na przykład do tego samochodu węższe kapcie. Węższe kapcie jakbyśmy dali i większe ciśnienie. I uwaga z góry. No nie ma bata. 490 i szybciej na razie nie da rady. Muszę jeszcze pokombinować z tymi tuningami, ale jest... Te 500 km na godzinę myślę, że jest dość realne. Zalej kujawski. Nie no, powinniśmy tutaj etanol wlać. Ależ to pędzi, jak to wygląda w ogóle, no nie? O kurde! Oj, teraz wyląduję... Co jest? Ja backflipa zrobię.
Ale patrzcie, jak się obrócił w ten sposób, to zaczął wolniej lecieć w powietrzu, nie? W Fordzie nie ma żadnej, wiesz, żadnego powietrza, ani niczego. Ale jakiś to wpływ chyba ma jednak, jak samochód się tak obraca. Ależ pięknie to wygląda w nocy, jak się tak trochę odbija, te chmury, nie? Zobaczcie, jaki widok jest. Ja robię fotę. Mogę to zrobić? Nie mogę. Nie mogę, czekaj. O kurde, nie, źle, źle, źle. Cofniemy jeszcze. Ależ to wygląda, kurde. Pięknie, nie? O, teraz super wystartowało, zobaczcie. Taki sam najazd, praktycznie to samo zrobiliśmy. Ale gorzej poleciałem, widzicie? Czyli jednak zawieszenie offroadowe musi być i podwyższone na maksa. Wtedy samochód bardziej się odbija od tej hopy i leci wyżej. Czyli dalej, no nie? Ale fajna zabawa.